drużyny Stali Sanok w żółto-czarnych strojach i gospodarzy czerwono-białych strojach Stali Kraśnik, kapitanów drużyn podczas rozegrania 18. kolejki spotkania mistrzostwo trzeciej ligi, a dzisiejszy mecz poprowadzą jako sędzia główny pan Paweł Małodziński, asystent numer 1 Witold Władyszewski, asystent numer 2 Marcin Konefał, wszyscy panowie Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mielec. Drużyny witają się z kraśnicką publicznością. Chwileczkę, pierwsze 45 minut meczu, w którym 18. kolejki spotkania mistrzostwa trzeciej ligi zagrają Sanok i Kraśnik. Stal gola. No masz czysto! Po co? No ale ładnie uderzy. A jak widzę to wygląda? O kurczę, swoja! Carlos trafił do siatki własnej bramki. Goście w 24 minucie prowadzą 1-0. No może teraz. Nie, nic z tego tam nie ma. Brawo, karne pięknie. Ręka! Ale mógł wiznąć rękę. Było wrażenie zatrzymania pieniądza. No tak się umyślał. Ale sędzia w tym czasie mrugnął. No w końcu wiesz, Sanok do Mielca trochę sąsiad. Gdzie Kraśnik? Brawo. Przed państwem kolejne emocje piłkarskie. Druga połowa meczu. Kraśnik Sanok. Zmiana w zespole Stali. Boisko opuszcza Łukasz Mietlicki. Grający z 15. Jego miejsce już widzimy z 10 na czerwonej koszulce. Filip Drost. Ale jaja!
Jak przystało na 1 kwietnia prima aprilis, coś ale ja się zmówiły, strzelają do własnych bramek. Koczak dwie! Dla Stali Kraśnik. Brawo Edu! Samobójczego strzału obrońcy. No bo źle stoi. Drugą bramkę dla drużyny z Zawoda. Z rzutu wolnego zdobył grający z dziewiątką Sebastian Kurowski. Sebastian. Drugi na ławie. Ech, wypadła mu nie rok. No tośmy tego nie przejdziemy. Oprócz panu Tysi. Ja mówiłem, że groźnie być. Jest! Jest! Carlo! Brawo! Ferreira! Zrehabilitował się, jak to w sporcie bywa raz w Mejra. Ale jaj. Ale masz kurwa. No! Dawaj! Dawaj! Nie, 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 to wiesz, miał ale go puść. Puść, takie. Dawaj! Jest! No, patrz. Ale jaja. Nie chcę przeszkadzać!